Cześć, witam, dzień dobry. Zimno się zaczyna robić na dworze, więc sezon na trenażer się zaczyna. A parę osób kiedyś pytało mnie, jak w zasadzie działa taki zwykły trenażer, jak tu jest stawiany opór i tak dalej, a że właśnie swojego rozbieram celem smarowania i tak dalej, to dzisiaj tak króciutko pokażę Wam, na jakiej zasadzie działa trenażer z oporem magnetycznym. Bo ktoś mi kiedyś pisał, że tu jest w korpus wbudowany magnes, który zbliża się albo oddala od koła zamachowego. Otóż nie zbliża się i oddala, a raczej nasuwa się na koło i odsuwa. Już wam to spróbuję zaprezentować. Tu mamy magnes. Teraz mamy na najmniejszym oporze. Spróbuję trochę bliżej do kamery. Zobaczcie, jak ten magnes będzie się coraz bardziej wysuwał z korpusu. Tu mamy koło zamachowe w tym miejscu. Oczywiście metalowe. Magnes wysuwa się coraz bardziej na koło. Coraz bardziej koło zaczyna stawiać opór, gdyż magnes je coraz bardziej zaczyna przyciągać. No, prosta zasada działania, jak w zasadzie jak konstrukcja cepa. Ja swój będę tu powoli składał. Może pokażę Wam jeszcze, jak to faktycznie działa. Spróbuję tutaj zakręcić sobie teraz tym kółkiem. Mam najlżejszy opór w tej chwili. Tak? Nie, teraz mam największy. Chwilę. Teraz mamy najmniej oporu. No i w zasadzie to koło się teraz będzie tak sobie kręcić i kręcić i kręcić i kręcić. A teraz spróbuję w trakcie kręcenia. Zwiększam opór. I już widać, że wyhamowuje. Na takiej zasadzie właśnie to działa. Prosto jak konstrukcja cepa. Ja używam takiego prostego trenażera Elite Novo Force 8. W zasadzie piątka była taka sama, tylko różniła się chyba manetką. Na mniej stopni oporu. Przyklejony mam tu jeszcze czujnik Elita, który po AntPlusie czy po Bluetoothu przekazuje mi do aplikacji dane na temat prędkości oraz kadencji. Od razu wyjaśniam, bo w tamtym roku pytałem o to i de facto sam później też do tego doszedłem i to sprawdziłem, jak jest wyliczana kadencja z takiego czujnika. Przypominam, tu jest tylko magnes i on zbiera tylko impulsy, liczy obroty rolki i w ten sposób jest obliczana prędkość. Natomiast kadencja jest obliczana na podstawie nierównomierności pedałowania. Jakbyśmy równo nie pedałowali, to i tak w momencie, kiedy naciskamy, rolka będzie trochę przyspieszać i z tych nierównomierności jest liczona kadencja i to jest liczona bardzo precyzyjnie. Porównywałem to z normalnym miernikiem kadencji, jest bardzo precyzyjnie, natomiast wystarczy sobie odpiąć jedną nogę i zacząć pedałować tylko jedną nogą i ze zdziwieniem można wtedy stwierdzić, że kadencja spadła o połowę, pomimo tego, że pedałujemy cały czas tak samo. Tak to wygląda. No ja właśnie smaruję go teraz, żeby kolejny sezon zapewnić jakąś w miarę cichą pracę. Faktycznie cichy jest ten trenażer i w momencie, kiedy jest dobrze nasmarowany, to nie ma żadnego problemu. I nie tyle chodzi o smarowanie samej rolki, bo tutaj jest naprawdę cicho i łożyska chodzą ładnie, ale bardziej o smarowanie osi tutaj i samej konstrukcji, żeby ona nie skrzypiała nigdzie. No i tyle. Taki króciutki film, taka ciekawostka dla tych, którzy są ciekawi, jak jest zbudowany taki trenażer i jak on działa. Naprawdę konstrukcja prostsza niż konstrukcja cepa. Jak ktoś ma jakieś pytania odnośnie takich trenażerów, to śmiało. Aha. Dwa słowa jeszcze, jakby ktoś sobie chciał rozłożyć taki sprzęt do czyszczenia i tak dalej, do smarowania. Zakres ruchu tego magnesu zazwyczaj jest regulowany gdzieś przy manetce lub przy samym trenażerze, przy korpusie. To się oczywiście rusza na sprężynie. Regulujemy to, jak to regulujemy? Otóż ma to być tak wyregulowane, że w momencie, kiedy mamy najcięższy opór wrzucony, cały magnes musi być wychodzić tak, żeby był na powierzchni koła zamachowego, to jest kółko do chłodzenia akurat,
na powierzchni koła zamachowego, tak żeby on nie był nigdzie schowany. No, powiedzmy, że w tym momencie, kiedy mam trochę niższy bieg, to już nie cały magnes wystaje, a tylko jego część, więc regulacja w zasadzie jest taka, że powinien cały wystawać w momencie, kiedy mamy najcięższy bieg. Oczywiście wskazania z takich trenażerów, gdzie korzystamy tylko z jakiegoś prostego czujnika, to jest w cały świat i nie sugerowałbym się nimi absolutnie, jeśli chodzi o jakieś dobre pomiary. Natomiast trening można na tym zrobić bez problemu i można też śledzić swoje postępy ewentualne. Ktoś jeszcze mnie pytał, czy jest jakiś sposób na to, żeby była powtarzalność pomiarów. Sposób jest bardzo prosty. Po pierwsze, to samo ciśnienie zawsze w oponie. To należy sprawdzić przed każdą jazdą. Po drugie, taki sam docisk. Jeżeli dociśniemy rolkę do koła z różną siłą, no to proste jest, że i odczyty będą przekłamane. Najprościej w takim zwykłym trenażerze, przynajmniej ja to tak sobie robię, to jest zaznaczenie na... Mamy dźwignię, która dociska, oprócz tego mamy śrubę, którą najpierw dokręcamy. Więc ja na śrubie mam zrobiony prosty znacznik w postaci zwykłej naklejki, czegokolwiek, kreskę można sobie namalować czy coś. I wiem, że w momencie, kiedy wstawiam rower, dokręcam to tak, aby rolka dotknęła opony, i w tym momencie robię sobie na przykład jeszcze dwa obroty, patrząc na znacznik, i dopiero dociskam dźwignię. Teoretycznie w momencie, kiedy ją odblokuję, rolka powinna się odsunąć od koła, ale musiałbym wtedy jechać na bardzo małym docisku, a jednak docisk jest wymagany dosyć spory, tak aby opona nie ślizgała się po rolce. Także tak jak mówię, ja stosuję taki sposób, że dociskam do opony, robię jeszcze dwa obroty, dopiero zaciskam dźwignię. To wszystko. W zasadzie za każdym razem docisk jest bardzo zbliżony. Oczywiście tu nie ma takiej dokładności jak w drogich trenażerach, ale no nie czarujmy się. To jest trenażer, który można kupić tam za jakieś 500 czy 6. Więc no nie jest to urządzenie za kilka tysięcy. Wystarcza. Do treningu wystarcza, żeby się porządnie zmęczyć. Tyle na dziś. Jak ktoś ma jakieś pytania, to śmiało. Pozdrawiam, cześć.